Siemano kolano, z tej strony Bojan i dzisiaj chciałbym wam w końcu pokazać mój wymarzony gaming room. Zapraszam do środka, ugośćcie się jak u siebie. Słuchajcie, pierwsze co widać to ogromny neon Bojan. Bojan Team, jak to sami widzicie na bluzie. No teamu nie ma, ale jest gaming, taki gamingowy pad. Ten LED bardzo mi się podoba. Jest dookoła wszędzie dużo pianek. No może nie jakoś mega dużo, bo nie chciałem, żeby to był pokój gamingowy, w którym będą same pianki. Dlatego są też LEDy po bokach, które da się zmieniać kolorystycznie. Na przykład patrzcie. Pyk, pyk i on idzie za palcem, widzicie? O, i nagle wszystkie się zmieniły. One tak cały czas się zmieniają. Również można ich kolor ustawić w taki sposób, jak słyszą głosy. W sensie, na przykład, o, ustawimy i holo! No, jak teraz na przykład mówię, to jak widzicie, zmieniają kolory. Przestanę mówić i gasną, więc całkiem fajna zabawa, można wtedy puszczać muzykę i te LEDy tak bawią się pod rytm muzyki. No ale wracamy już do naszego początkującego ustawienia. No i w ogóle jestem strasznie pogmatwany, od czego mam do końca zacząć, bo jest to dla mnie niesamowite, że mogę się pochwalić właśnie takim gaming roomem. W momencie, w którym widzicie ten filmik, u Darka jest już film zbudowania tego całego pokoju, jak to powstawało od zera. Możecie ten filmik obejrzeć klikając w link na dole w opisie. No dobra, lecimy dalej. Jak widzicie, usiadłem sobie na takim tutaj miejscu do chillowania. Jest to miejsce naprzeciwko telewizora. Teraz tutaj nie ma oczywiście nic włączonego, ale kiedy chcę, mogę sobie włączyć PlayStation i sobie nawalać w jakieś giereczki. Chociaż przyznam, że to PlayStation 5 kupiłem już naprawdę dawno temu, chyba z kilka miesięcy temu, a nie zdążyłem jej jeszcze podpiąć, więc shame on me, naprawdę. Tutaj takie ładne miejsce na pady. Skoro jesteśmy już przy tej ścianie, to mamy tutaj dwie półeczki. Pierwsza to półka z takimi nagrodami od YouTube'a za 100 tysięcy subskrypcji. To jest nowy przycisk, te są jeszcze stare. Oczywiście moja maskotka wojanshop.pl. Wojan Team! A na górze takie fajne zdjęcia, a tutaj są wojanowice. Tylko brakuje nubka, więc nubka tutaj dodaliśmy. Są też zdjęcia z naszych wyjazdów, tutaj mam zdjęcie z bratem. Takie pamiątkowe miejsce. Idziemy dalej, jeszcze tej ściany wam za dużo nie pokazywałem. A jest co pokazywać, bo no jak widzicie, to są zupełnie inne LEDy. Problem z ułożeniem tych LEDów to był nie do opisania. My je odklejaliśmy, przyklejaliśmy, baliśmy się, że ten klej już nie wytrzyma, bo za każdym razem zmienialiśmy ich ułożenie. Żeby te pianki dobrze były tutaj umieszczone razem z tymi LEDami, to najpierw musieliśmy przyczepić pianki na taśmę dwustronną, którą można było łatwo odkleić, żeby sobie z tego ułożyć taki wzór. No, dużo było naprawdę roboty. No i studio gamingowe, ale do tego jeszcze dojdziemy, bo tutaj jest też dużo opowiadania. Chodźmy jeszcze tutaj dalej, opiszę wam to tutaj miejsce. Jest to, och, jest to znowu miejsce nagród, tylko że tym razem nieco większych, bo za milion subskrypcji przyciski. I tutaj jest takie jedno puste miejsce, pewnie się zastanawiacie po co, dlaczego. Tutaj tak pusto ma być, ponieważ wielkimi krokami zbliżamy się do wbicia kolejnego miliona subskrypcji na kanale Wojan Plus, więc będzie to już trzeci kanał z milionem. No, szok totalny, nie mogę w to uwierzyć, że udało się na tych trzech kanałach ten milion dobić. Nie był to jakiś mój ogromny cel, bo najbardziej cieszyłem się z mojego pierwszego miliona na kanale głównym, ale potem to już jakoś leciało w miarę nagrywania, więc prędzej czy później będę miał co tutaj postawić. Więc będą tak sobie trzy przyciski tutaj stały, a na obecną chwilę ta półka będzie stała pusta. Nic na niej nie planuję położyć, żeby to nawet napędzało mnie jeszcze bardziej do tego, żeby w końcu ten przycisk się pojawił i żebym mógł go tam w końcu położyć. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy takiego fajnego ledzika razem z kolejnym ledzikiem Game Over. Czapeczka Wojan Team. Mega dobre żaluzje. Są zasłony. Mega dobre zasłony. Są takie, naprawdę wytłumiają światło na maksa. Nic tutaj nie widać, nawet jeżeli na dworze jest mega jasno, to one tak wszystko zbierają, że tu jest ciemno, cały czas ciemno. No wiadomo, jak nie nagrywam, to je odsłaniam, ale w momencie, w którym nagrywam, to muszę mieć kompletnie zasłonięte, żeby nie doświetlały mnie z lewej strony, bo wtedy jestem prześwietlony tak z lewej strony, jak siedzę na stanowisku gamingowym, nie? Więc no i git. Tutaj mamy miejsce na smakołyki, mogę sobie to otworzyć i wziąć jakiegoś smakołyka, akurat teraz mam tutaj żelki. Kto lubi żelki, zostawia łapeczkę do góry. Taki nawilżacz powietrza, to taka rzecz, która też ładnie wygląda. Fajnie z niego dym się unosi. I teraz przechodzimy do naszego głównego miejsca. No, z
stanowisko gamingowe. Komputer, monitory, klawiatura. Klawiatura jest podświetlana, ale jeszcze nie włączyłem tego, więc czekajcie, włączam komputer. Okej, klawiatura się świeci, mikrofon i w sumie cały ten pokój, wszystkie rzeczy w tym pokoju łącznie kosztowały 100 tysięcy złotych, co? No naprawdę, 100 tysięcy złotych. Jakieś tam informacje będę wam dawał w opisie, co to są za rzeczy. Specyfikacje w komputera mniej więcej też, ale sam komputer to około 20 tysięcy złotych. Więcej niż 20 tysięcy, chyba 22 tysiące. Ten mikrofon na obecną chwilę kosztuje 5 tysięcy, ale szczerze, jeżeli zaczynacie na YouTubie, albo nawet nagrywacie już regularnie, to ja bym wam nie polecał wydawać nie wiadomo ile na mikrofon, bo w momencie, w którym zmieniłem ten mikrofon z mojego poprzedniego, który był za 800 zł, to nikt nie zauważył różnicy. W ogóle widzowie nie zauważyli różnicy, więc mikrofon za 800 versus mikrofon za prawie 5 koła, no ostatecznie nie robi takiej różnicy. Wiadomo, ten mikrofon jest lepszy, jak chcesz sobie jakieś pomiksować dźwięki, głosy, pobawić się tym głosem, ale do takiego codziennego nagrywania zupełnie czegoś takiego nie potrzebujesz, mordeczko. Za mną jest wysuwany green screen. Można zrobić coś takiego i słuchajcie, jestem na green screenie. Pozwólcie, że pokażę wam dokładnie, jak ten green screen działa, bo to jest też ciekawe. Włączamy sobie tutaj lampy. Lampy mogę włączyć od razu przez komputer, nie muszę tam specjalnie się schylać, więc to jest też genialne, że te lampy są przyczepione do biurka. W każdym momencie mogę je włączyć i mamy tutaj właśnie green screena. Siema, to ja, elo. Ten green screen jest wycinany na bieżąco. Mogę teraz na przykład wyłączyć kluczowanie koloru i elo, jest green screen, widać normalnie. I teraz na przykład green screen mogę schować i mamy tło w postaci tego LEDa. No super to wygląda. Do tej pory cały czas starałem się ukrywać przed wami ten pokój, bo już mniej więcej tak wygląda od ponad 2 tygodni. Cały czas nagrywałem z green screenem, ale teraz w końcu będę mógł się trochę pobawić i zdjąć tego green screena. Będzie to taki mały dodatek do moich filmów. Trochę się tym stresuję, bo nie wiem jak to wyjdzie, czy lepiej green screen zostawić, czy coś takiego nowego wprowadzić. Zobaczymy. Okej, teraz wam pokażę, jak to wygląda na bieżąco w grze, jak na przykład coś nagrywam, jesteśmy wiadomo na wojnę. No więc tak, jestem tak na bieżąco wycinany. Fajne to jest. Zazwyczaj są jeszcze lampy po bokach, tutaj obok tego green screena z tej strony, żeby doświetlić jeszcze to od dołu, żeby tak super wycinał ten green screen. Więc teraz ich tutaj nie ma, żeby było ładniej. O, a zobaczcie co tutaj jest. Wojan Team, wojanshop.pl, pierwsza linia w opisie. Dobra, odsuńmy sobie teraz fotel, bo czeka was coś ciekawego do zobaczenia. Patrzcie, tu jest taki mały, fajny przycisk. I ten przycisk możemy kliknąć i leci całe stanowisko do góry. Nie muszę bawić się z żadnymi statywami, bo tam ten statyw jest przyczepiony do biurka, tak samo jak te lampy. No i w sumie można tak jechać do samej góry. O, włączyłem teraz kamerę, więc jak widzicie, jestem idealnie tutaj postawiony na poziomie tego LEDa. Mogę w każdej chwili jakby sobie usiąść i nagrywać, widać tego LEDa, wstać, nagrywać i znowu go widać, więc to nie jest kwestią przypadku. Ten LED po prostu tak chcieliśmy ustawić, żeby go było widać i na siedząco, i na stojąco. No i git, no może jakieś filmy na stojąco będą. Chcę się też pochwalić czymś. No tak, dobre stanowisko gamingowe musi mieć dobry cable management. Oh yeah! Jak widzicie, tutaj od góry idzie cała wiązka kabli. Te kable są tutaj tak ładnie połączone. Jeszcze zastanawiam się nad jakimś małym boksem, do którego schowam te wszystkie kable. Tutaj pod biurkiem jest też pełno kabli. Więc wszystko jest zrobione w taki sposób, żeby to ładnie wyglądało. Jest też taki magiczny przycisk, coś takiego. Wystarczy, że tutaj kliknę i uwaga, stanie się ciemność. Uwaga, psiu! Wow! Wszystko gaśnie. Oprócz tej lampy, ale to specjalnie jest tak zrobione, bo ta lampa czasem u mnie się świeci podczas gdy wszystkie LEDy są wyłączone. Więc włączamy z powrotem wszystkie LEDy. Wracamy znowu do naszego miejsca do wychillowania, bo chciałem wam powiedzieć, że ten pokój dla mnie to naprawdę nie jest zwykły pokój gamingowy, bo to co było wcześniej, a to co jest teraz, jest nieporównywalne. Teraz zobaczycie przebitki tego, jak mój pokój wyglądał zanim to wszystko się tutaj wydarzyło. Jak widzicie, jako zasłony robił koc. Brzydko, a ja w tym pokoju spędzałem naprawdę większość swojego dnia. Kilka godzin minimalnie. Czasem nawet po kilkanaście. Więc żeby być w takim miejscu, które naprawdę ci się podoba i w którym lubisz być i przebywać tutaj tyle czasu, to jest po prostu fajne. Wcześniej jakoś na to nie zwracałem uwagi, ale w końcu chciałem to zmienić, bo miałem taką okazję właśnie dzięki wam, więc chciałem wam podziękować, bo gdyby nie wy, to by nie było tego wszystkiego, mordeczki. Więc bardzo wam dziękuję. W końcu mam moje wymarzone gamingowe studio, w którym mogę i nagrywać, i pracować, i chillować. Tylko muszę w końcu podpiąć to PlayStation. Więc mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. W końcu zobaczyliście to, co ukrywałem przed wami od ponad 2 tygodni. Mam nadzieję, że nowe filmy będziecie chcieli oglądać z nowym tłem. I w sumie to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Eluwa, cześć. Puh.